I jeden i drugi mówi, że drugi jest totalnym biedakiem, że nie ma niczego, no i że jest bardzo mało inteligentny. I więc może zacznijmy od tego, kto z was jest tym biedakiem i dlaczego się obaj wyzywacie od ludzi, którzy nie mają pieniędzy, są zapożyczeni i muszą błagać o ostatni grosz. No, dawaj. Co? No to wystarczy na niego spojrzeć, więc tak, koszulka za $79, ale potrzebował napis Louis Vuitton, żeby udawać bogacza, bo kurwa wszedłem sobie w Gucci i następną konferencję też sobie kupuję Gucci, Morda, żeby nie udawać bogacza tego Achmyta. Zostawiłeś swoje Gucci u góry, nie? Oglądałeś nie, mamy ostatnio... tutaj, pa, spójrz no. Baby, spójrz kto baby, mamy tutaj. Kuba ci przyniósł? A zgadnij, co zrobiłem z tym wcześniej. No, co zrobiłeś? Do tej kieszeni. Mordo. Co zrobiłeś? Spuściłeś oglądałeś się? Co zrobił Kosta z czapką? To szybko się spuściłeś, 30 sekund, wariacie. To patrz, dwie twoje walki w tym czasie by minęły. Nie wiem, w sumie do was obu. Twoje rękawy były w moich gaciach. A ty teraz je zakładasz. Ten koleś ma jest strasznie zakompleksiony. I na przykład, nie wiem, ja sobie kupiłem raz na konferencji Gucci, bo lubię, bo fajnie. Jutro sobie też idę kupić na nową konferencję. I zobacz, i on, żeby psychicznie... Poczekaj, Gucci kupiłeś, daj mi dokończyć tylko. Barbera. Daj mi dokończyć. Nie dokończyć, bo ty żeby... farmazony rozsiewasz i próbowałeś zrobić sobie normalnego chłopaka. Czekaj, nie poszedłeś nawet do Witkaca w Wieśniaku. Poczekaj, akurat. To jest najnowsza kolekcja. Najnowsza kolekcja od Push Barbera. I kupiłem to na... Witkacu, wariacie, najnowsza kolekcja. Parę dni jutro wcześniej na też. Nagraniach bucu i zostawiłeś też tą kurtkę bucu. O, jest tam u góry. I to jest druga kurtka, zupełnie inna. Gucci. Nie, u dzików zostawiłeś bucu. To ta, no. To ta była u góry. I co zrobiłeś z tą kurtką tam jeszcze raz? Tam zostawiłeś u góry. Ale tam jest jeszcze jedna, no patrz, przynieś ci zaraz drugą. Ja mówię tą u dzików, zostawię mnie tą. To ta jest znówka najnowsza kolekcja. Kupiłem w dzień, kurwa, jutro też kupię. To rękawy sobie obejrzyj. On spierdala, a mówi, no Piotrek, to ale no to, czyli mnie, no czyli wy mnie pogoniliście, a ostatnio Łajzo na konferencji, kurwa, wstawiałeś, że ja jestem bandytą, kurwa, i że to ja was napadłem, kurwa. Dobra. A tutaj mówisz, że ja spierdalałem. To się, kurwa, zastanów, farmazonie, bo koniec końców to ty, kurwa, ścież chuja i przyszedłeś, gdzie kazałem. Bucikami możesz wyczyścić, masz. Wyczyścić dokończ, swoją, weź, dokończ, jest, dokończ, kurwa, dokończ. Takie rzeczy, człowieku. Dokończ, dokończ. No. Co? To jest szmata, jest tak, i nie ma głosu, to ty kurwa. Jesteś, kurwo, jebana, ty. Popłacz się, kurwa. Dobrze, daj mu się dobra, powiedzieć. Udzielam ci głosu. Ty. Pies jebany. Fajnie tak w kinie być z pierwszej osoby. No dobra, już nie będę tym rzucał, kurwa, możesz się uwalić na pizdę. Na pizdę? To ciebie uwalę szmatą. Szmatą ty jesteś, kurwa. Twoje zachowanie, ale ładnie, sprawnie manipulujesz. Co do tej jego inteligencji, popłacz chciałem się powiedzieć. Kurwo. Nie, już panowie, będzie was wracając do inteligencji bomby. Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda, faktycznie sprawnie manipuluje. Większość jest nagrana i zupełnie, zjedno kurwa. Rzeszka, kurwa. Chcesz, żebym tym rzucił? No bez rzucię sensu, w gówno, kurwa. Chcesz? Po chuj. Pizdo. Kurwa. Żebym się rzucał. No, co tam dalej tych. Historii? Więc tak, jest twój kolega leżał jak szusem. Tak leżał. Dlatego... jak żuczek, kurwa, jak biedronka wyjebana na plecy. O, jak leżałeś w oktagonie, jak ci Tarzan liścia sprzedał. Nie, kurwa, ja do przodu poleciałem, kurwa, nie na plecy jak susa. Chciałem tylko zauważyć, bo dostałem prośbę na słuchawkę, żebyście aż tak dużo nie przeklinali, gdyż nas zdejmą z YouTube'a. Kurwie ci łeb za to. Rozwalę, przepraszam. Jesteś dobry w opowiadaniu bajek, naprawdę, nie? Okej. Okay. Jesteś dobry. Okej. Okay. Ale ta walka i ten konflikt nie jest ustawiony jak twoja reszta. No. Jak na przykład teraz to z Tarzanem, co było ustawione, jak z Ambro teraz sobie ustawiacie. Ja, co z Ambro sobie ustawiamy? Ambro się do mnie sprół. Jest a później siedzieliście i razem live'a robiliście jak no najlepsi pewnie, kumple. Bo jest małą suką moją. Tak, tak, kłamiesz. Ty to jesteś, kurwa, łaskawca. No jestem ciebie, kurwa, zobacz. Dałem ci szansę trochę się wybić, tylko ci tak skopię dupę, nie? Gdyby nie ja, to już dawno byś ze sceny freakfightowej. Z kim ty się miałeś bić teraz? Kurwa, nikt już cię nie chciał oglądać. Szósty raz z Polakiem. Dzięki mnie znowu wypłynąłeś. Jeszcze dzięki mnie pierwszy raz zarobiłeś szmal. Ale przyjadłeś się szmato, kurwa, jak pomidorowa, kurwa, w barze mlecznym, znaczy, nie? Znaczy, co, powiem ci tak, szczerze mojej tak. osoby, że... Tak, moje określenie trenerki padło po tym, jak... powiedział na mnie, że powiedział mnie, że ktoś taki jak ten nie musi nawet trenować, żeby mnie najebać.
Więc jak określamy się bez szacunku, to określajmy się bez szacunku. Ja? Kurwa, czy to jest kurwa Mirek Okiński, czy to jest kurwa Jaś Fasola, kurwa jak mnie obraża, to mu jadę i tyle, kurwa. Pewnie i... taka persona, jak ty może jechać. Nie, wszystkim. Nie chodzi, nie, ja jestem lustrem dla człowieka. Na szacunek, żeby dostać szacunek, trzeba go okazać, stary, i nie będziesz mnie uczył szacunku, ani na pewno osoba, którego ja nie okazuje. I uwierz mi, że w Warszawie nie jedną osobę znam i nie będzie mnie nikt za ucho wynosił znikąd, bo za ucho to ciebie wynosili, buraku. Skąd? I ty próbowałeś... Skąd mnie wynieśli za ucho? Zawsze cię kurwa wynoszą w środku. Co ty pierdolisz, kurwa? Próbowałeś ty robić tym jakieś zakazy. Jak byłeś pogoniony we swoim mieście. Chłoptasiu, to ty nie masz swojego miasta i mnie nikt nigdy, kurwa, gdzie... Natomiast bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś na Newsy. Otóż opowiedziałeś, że Conor McGregor, cytuję, to frajer, bo nie zapłacił dziewczynom w klubie. Taki zambus, poczekaj, zanim będziesz mówił, że nie zapłacił dziewczynom, z którymi imprezował razem z tobą, i że to ty im zapłaciłeś na piwek i ty z tymi dziewczynami wróciłeś. Nie, nie, ja nie zapłaciłem tym dziewczynom na piwku, nie. Ja wróciłem z dziewczynami i nie, z dziewczynami, które się z nami bawiły na VIP roomie. No tak, but, kurwa, śmierdzący, kurwa, człowieku zarobił 100 milionów z Mayweatherem na walce, był potem tutaj na gali UFC. To było wcześniej, jak było... bo też byłem na tej UFC. Durniu, nie. Okej, okay. I ty personalnie siedziałeś sobie z Conorem McGregorem tak, na loży? Siedziałem, tam były i dwie dziewczyny. I o czym rozmawialiście? Dziewczyny wyszły ze mną i jak chcesz, to ci zadzwonię do tych dziewczyn potem. Nie, nie, o czym gadałeś z Conorem? Powiedz, o czym gadałeś z Conorem? Zdradź sekret. No, przedstawiłeś tak, jakbyś razem z Conorem walił melanż, że siedzicie sobie we dwie i nie, 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 specjalnie jakoś walił z Conorem razem melanż, ale ja byłem na VIP-ie UFC, potem byliśmy na afterze w Uniku, a widziałeś, jak ja sobie chodzę w Uniku w Sopocie. Dobrze, natomiast chciałbym wrócić do tego, czyli co, piłeś z Conorem? Nie piłem wtedy. A gadałeś z nim w ogóle? No. Okej. Okay. To wymień z jednego chociaż farmazona dzisiaj, albo dwa. Kurwa, o tym z Piotrem, twoim kurwa kochankiem. A, czyli nie uciekałeś przed nim? No, gdzie uciekałem? Kiedy? A, w Ergo Arenie? Nie było. Stary, nie było. Gdzie? Okay. Jest nagrany, ja biegłem, nie, cofałem się do swoich, stary. No nie, jak małpa, biegnę sam w stara. Prawie do oktagonów biegłeś tam, do Ewy Drognickiej, człowieku. Szczurku, wszyscy widzieli nasze spotkanie na Prime, jak się trząsłeś, szczurze, kurwa. Czy razem jest spotkanie? Z czosem, z tą twoją drugą. Ty tam nawet nie dotarłeś, bo powiedziałem, że nie wolno przyjść, bo wpierdol. Jak, nie dotarłeś. No? Na gali? Teraz na gale, myślałem, że o konferencji. Nie pamiętasz szmatę gaci, miałeś konferencji. Na konferencji też dotarłem. Co, nie czy po, nie jestem pewien, kiedy podpisałem, ale już na Prime, no co ty, ale pierdolisz teraz, już na Prime, jak... na mierze, poczekaj, na kurwa, nie, bo przyłapałem cię teraz na kolejnym farmazonie. Już na Prime, jak się widzieliśmy... Na mierze, na noczy. Daj mi powiedzieć tylko, już na Prime, jak się widzieliśmy na gali, zostałem z ciosem, to już wtedy ciosem, nie rzucałeś się... Cios orzeszkiem. Tak, to już nie rzucałeś się do mnie, tylko do ciosa, bo już wiedziałeś, że będziemy walczyć w oktagonie. Tak, nie. Powiedz mi, jak możesz być taką szmatą? Nie, jak możesz być taką szmatą, nie? No. Że w Warszawie w trakcie trwającej wojny na Ukrainie, w dacie bliskiej Powstaniu Warszawskiego, robisz sobie zdjęcie z gościem propagandowcem rosyjskiej kurwa zagłady i kurwa z sprzymierzeńcem Kadyrowa i wstawiasz to w Warszawie. Masz na myśli Kamzata czy Majawa? Tak, czy mam z myśli tego śmiecia kurwa, którzy mówią, że po Kijowie następna będzie Warszawa i ty szmato kurwa chcesz mi wstawiać zakaz wjazdu do Warszawy? Warszawiacy to cię powinni wyruchać za zdjęcie z tym śmieciem. Ale masz brzydki pysk. A ty kurwa jesteś zwykłą. No i zamknij kurwo ryj, co kurwa o wyglądzie będziesz pierdolił dziwko kurwa? Kurwa, tylko nie pluj kurwa. Kurwo jebana? Pierdolona szmata rosyjska, dziwka jesteś kurwa. Szmato jebana, ty kurwo pierdolona. Co ty pierdolisz, kurwa rosyjska, szmata. Dobra, to skoro mogę się kurwa. No taka prawda, no jak kurwa, no co ty kurwa, czy ty masz, byłeś w ogóle, gadasz o inteligencji, miałeś kurwa lekcję historii, szmato? Wiesz co to Katyń kurwa? Ty jesteś jebnięty, kurwa, nie sugeruj takich wniosków ludziom. Przeżysz propagandę z nim, co nie sugeruj takich wniosków, pomagasz w propagandzie. Topowy warszawski influencer wstawia sobie kurwa zjebanym kurwa zbrodnia, kurwa propagandowcem zdjęcie. Tak. Żałujesz tego zdjęcia? Może tak zapytam. Czy żałuję? Nie. Tak. Patrz, stary, ja ci wiszę szano, nie? Ja ci wiszę szano. Ale słuchaj, i dałem Kanioskiemu. No. A Kanioski kurwa poszedł się naćpał i poruchał kurwy. Siano do ciebie nie dotarło, rozumiesz? To ja ci nie oddałem forsy, nie? No nie oddałem ci, wiszę ci dalej, bo nie doszły te pieniądze. Dałem je Kanioskiemu, nie tobie. Bo ogólnie bomba, na przykład
wygląda i ma... Tylko kurwa, da mi dokończyć w ogóle... No ja słucham, ale już się boję, że już zaczynałem, że już zaczynałem. Tak, dobrze powiedziałeś, bo już się boisz. Dobrze powiedziałeś. Przestań. Dobrze, zadaj dobrze pytanie. Zmierzam do tego, że wygląda jak taki szablozemny tygrys, ślini się kurwa, jak jakaś małpa, z palcami pałeczkowatymi, co nie? I czy jak to jest, że ty czasami wyrywasz jakąś dziewczynę, bo na przykład wiem, jak Zosię wyrywałeś. Jakim cudem ty wyrywasz dziewczyny z taką mordą? Mordo, tak to jest, że te dziewczyny, do których ty piszesz i prosisz, żeby się spotkać... Nikogo nie prosiłem. Nie prosiłem, okej. Okay. Pytałem, no. Okej, okay, pytałem. To lecą do mnie tak. Dzięki. Kurwa, nie wiem. To jest trochę wypita, więc nie wiem, czy to twoja, czy Amadeusza. Nie wiem, po nim. Będziesz pił po Mamadim? Nie, dzięki. No co, kurwa, masz jaja, żeby się napierdalać jak kurwa facet, czy nie? Myślisz, że się boję, co? Nie. Nie. Myślę, chcesz, że masz przyjął? Jaj. Ale nie, że się boisz. Chcesz, żebym przyjął? No ale, no bo... Skoro gadasz w wywiadach, że kopniesz mnie soccer kiki jakiś ten... No to kurwa, stary, kopmy się na ziemię. Chcesz tego? Bardzo. Bardzo? Bardzo. Okej, no to ja zostawiam wszystko w rękach włodarzy. Skoro Polak nie wpłacił na Daniela Omierańczuka córkę, to jeśli oni wpłacą 20 tysięcy, 20 tysięcy, to się nie, zgadzam, jaki, kurwa, lecimy, nie. A wiem, że wpłacą. I jest to znana prostytutka trójmiejska. Wiesz, jak się nazywa? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Ale nie udawaj niewiniątka. Dużo dzwoniła do mnie. Dużo do mnie. Jest, kurwa, ciężko mi powiedzieć. No ta, z której korzystałeś? Haseki. Co? To nie korzystałem. Kurwa. Raz było nas na imprezie, kurwa. Jak byliśmy w pięciu chyba, kurwa. To rado. Dzwoniła do mnie osobiście. Wow. I kurwa. Powiedziała, nie? Że oprócz tego, że tak cały wyglądasz i w ogóle, co nie? Że jesteś tam szablozemnym tygrysem i że masz te palce pałeczkowate, to że ponoć masz w chuj zagrzebioną psią końcówę, kurwa, co nie? Że aż ci strupy tam i że strasznie śmierdzi ci piód, ja że myślała, że się zeżyga. Takie rzeczy kurwa, jest psicieka ci. No, no, no okej, okay, no dobrze. No, jesteś takim oblechem, nie, no, kurwa. Dobra, ty słabo, jak na dniu z zawodnikiem jeszcze ciąkałeś, to kurwa. Bo dobrze. Dlatego ja nie mogę zrozumieć, jakim cudem kobiety z sobą kopulują. To jakieś kurwa desperatki albo poleciały na takiego farmazona, nie? Że przełkną wszystko. Co tam odpierdaliście? Co Zosia, ogóle... jak była z tym pajacem, spała na domku z innym i on o tym wiedział? Nie, nigdy nic nie. No, ale w chuja lecisz, kurwa. Nie mówię, że nie spałem, tylko mówię, że nigdy nic mi na chuju nie wysłał. A nie, jej nie ruchałem też, nie, pałę nam robiła czterem chyba. A, czyli jednak co? Widzisz, mówiłem, że ponoć mega zagrzybiona psia końcówa i strasznie śmierdzi. Mordo, to tobie no, takie długości. Że ponoć po płatami tam coś schodziło i że tak, obrzydliwe. Tak, tak. No, naprawdę. Mordo, spytaj Zosię, ona wie najlepiej. Dobry, witam wszystkich fanów. Mirosław Okiński przy telefonie. Takich śmieszniejszych rzeczy to słyszałem, że studiował prawo. Studiował prawo, wiem dlaczego, bo on by chciał być w więzieniu, ale że jest słabym gangsterem, bo jeszcze do więzienia nie trafił, to stwierdził, że może zostanie klawiszem w więzieniu. Mój... I po prostu dlatego kończył prawo. Dojrzały człowieku, nigdy nie byłem gangsterem, nie chciałem być gangsterem, nie znasz mnie, a siedzisz i gadasz pierdy w domu, bo siedzisz sam i nie masz co robić. Po pierwsze na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze, a szacunek jest wzajemny. Słuchaj, i ja wypowiadałem się na pana w temat zawsze z szacunkiem i w pełnym szacunkiem, bo ja nie jestem odpowiedzieć. Jedno z strzałowców, słuchaj. Jak ty miałeś 8 lat, to ja zakładałem klub. Gratuluję, a teraz na stare lata przyszło wariować w internecie. Ja powiem, dlatego jak miałem 8 lat, to bym szanował, a teraz jako dorosły facet takich zachowań nie szanuję, bo obrażanie swoich byłych podopiecznych i osób, których się nie zna, jest co najmniej nie na miejscu. Paweł, bo nie słyszymy, ty będziesz miał jeszcze cały program, że odpowiemy. Proszę sobie obejrzeć moje wcześniejsze wywiady na pana temat. Będziesz płakał, Ferrari... powiedział, co ci zrobi. Dobrze. Tak nie mówimy powiadać. O tym, co powiedział Bomba. Ferrari. Słuchajcie, no, chciałem powiedzieć, dlaczego kończyłeś prawo?
Jak jesteś gangsterem niby. Ale z której strony człowieku ja jestem gangsterem? Dlaczego ty jesteś taką ikoną sportu MMA i nie masz w nim żadnych osiągnięć, tylko drzesz się o godzinie 21 w internecie zamiast leżeć i oglądać jakąś normalną galę? Ja nie chcę skoro tworzyłeś MMA, ja to czemu krzyczysz tutaj w Free Fight? Ja powiem w ten sposób. No. Jeżeli ja bym nie miał osiągnięć, to ty w ogóle byś tutaj, chłopie, nie był, bo MMA, można powiedzieć, organizowałem pierwszą walkę w Polsce, w klatce, gdzie walczył Jakubek, u którego podobno trenowałem, ale cię gratuluję. I tego nigdy nie ujmowałem trenerowi, ja mówię o tym, co trener robi teraz, nie o tym, co było. Rozmawiamy o tym, co jest teraz. No i teraz na ten moment trener Jakubek by się tak nie chciał. Dajmy trenerowi też, to mieliśmy jeszcze chwilę, żeby powiedzieć na każdą odpowiedź. Trenerze. Bo ja wspieram mojego zawodnika. Kozak. Ja dzwonię do Ferreriego, a nie do jednostrzałowca. Dobra. Jednostrzałowiec. To sobie się powąchajcie. Pa. Tak jak powiedziałem, człowieku, ja na temat MMA... Proszę pana, nie mów. Nie, proszę pana, bo ja mówię proszę pana do ludzi, którzy mnie nie obrażają. A... Ja cię nie obrażam, powiedziałem, że przegrasz walkę, bo ja ci mówię, jak nie, będzie. Nie, nie, o tym właśnie, nie. Ja za słowo, że przegram walkę, nic nie powiedziałem. Na pewno wybluzga wszystkich ze Fortuny, tak jak wybluzgał trenera, tylko za to, że kursy wskazują na prawdę, bo po prostu jestem trenera? Faworytem i zmiażdżę tego podrabiańca, bo on... krzyczy, on zakrzykuje, żyły mu wychodzą i cały czas pierdoli się, wcina zdanie. Kurwa, nas zjeb jak ich mało, po prostu zjebany człowiek, ale zmierzam do tego, że jestem po prostu faworytem i udowodnię to w klatce i tyle. I no. Dostałem informację na słuchawkę, że Hajlik się zgadza. Dostajesz 20 tysięcy na cele charytatywne, ty dostajesz 20 tysięcy na cele charytatywne, macie walkę No Rules. Możecie się kopać najczęściej po głowach, chłopcie. Czy obaj się zgadzacie na tę walkę? Jestem na tak. Brawo, kurwa. Dobrze, tak chciałeś, pokażesz, jak czy jesteście jesteś w stanie w tym momencie wstać i podać sobie ręce, żeby było to dogadane? Nie ma chuja we wsi. Ja mogę fuck you pokazać, no to, ale tobie mogę podać rękę. Czyli, że... Tobie przybijam. Czyli mamy dogadane no walkę, rules. Tak? No Rules, raz. No Rules 2. Brawo. Czat, prosimy o serduszka. I uważam, że jestem też od niego cięższy, że w potencjalnym starciu z Kamilem Łaszczykiem po prostu bym go zmiażdżył, wgniótłbym go w ziemię. Uważam, że on, ale to bardzo on też uważam, słowa, że on, że Bomba może być cięższym przeciwnikiem ale dla mnie niż Kamil Łaszczyk. Ale zapasy, a w stójce no powinien dominować. Ale Kamil prawda? Jest też lżejszy, więc uważam, że on jako, będzie, jeśli będzie ważył około 70 kilo, a ja będę ważył około 85, uważam, że to będzie gwałt po prostu. Dobrze. Rok z tobą kosztował mnie bardzo ciebie wiele. Ciebie kosztował, ty! Stratone dziewczyno, współprac. Obudź się! Dobrze, cały czas zażywasz narkotyki. Weź, czemu kupujesz sobie obserwujących? Dlaczego nie masz? Może pogadamy o tym, jak sobie codziennie wieczorem kupujesz obserwujących, Boże, ja co? Nie, no bo ona reklamuje prostytutkę. Wszyscy! Człowieku. Zusie, poczekaj! No teraz to rozłączcie ją, Zusie, nara, chodzi i tyle. O to, że nie możesz poruszać, prosimy o to tematów dziecka, ponieważ no, wiesz, jak to wygląda źle bardzo, jeżeli mówimy o dzieciach. Idiotko! No, twój tata jest Alfonsem! Jest. Chujałeś się na moim garbie, a ten garbie, no bo jesteś garbata! Jakim garbie? Nie mam garba! Dziewczyno! Zaraz bomba wybuchnie, to się tak pieklisz! Moja droga, ja nie wybuchnę! Ale ja nie lubię rodziny. Jakiejkolwiek rodziny wpierdalać cokolwiek, nie? Prosimy o następny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Cześć, cześć, tu Ambro. Cześć, Dawid Ambro. No, witam serdecznie. Kurwa. Właśnie oglądałem rundki, nie mogłem nie zadzwonić. Bomba, podniosłeś mi ciśnienie. O kurwa, podniosłem, a do ilu? Do metra 70 czy do metra 65? Nie zagłuszaj. Tolerowałem cię, nawet życzyłem ci wygranej, bo wolałbym walczyć z wygranym niż z przegranym. A teraz z Mikutasu? Większa satysfakcja wygrać, jak ty wygrasz. Ale słuchaj. Nie nazywaj mnie swoją suką, ty dziwo, ty kondonie i was słowa. Bo? Weź się popłacz ty. No zobaczymy, kto będzie kogo dziwką. Zobaczymy, mały, zobaczymy. Mocno wjechałeś, Dawid, ty aż tak cię zirytował swoimi słowami? Bardzo duple tak mają, kurde, tak mają, no. Aż cały się trzęsę. O kurwa, dziękuję, jedni melice, jedni melice. Zamknij pizdę, utkaj kurwa dziurę, ty kurwa, kondonie, ty kurwa udawany, podrabiany gangsterze. Ty nie zginął się tam malutki, bo pod stół tu cię schowa. Nie zagłuszaj. Nie zagłuszam, w ogóle drogi, tego nie jesteś za mały, po prostu nie słychać. Zamknij pizdę. Czekaj, słuchaj, kurwa, słuchaj, podrabiany gangsterze. Ty podrabiany ubrańcu. Chciałbym jeszcze coś tylko... Bomba, dajmy wypowiedzieć, no, proszę schować, bo mnie tu straszą, że zraszacze będą zaraz leciały. Dawaj, Bambro. Dawaj.
Słuchajcie, nie przekrzyku, nie przekrzyku, no nie masz argumentów. Wyzwiska do walki, tak więc wiemy już wszystko. Dzięki wielkie, Dawid, chcesz jeszcze powiedzieć, kto wygra twoim zdaniem tę walkę? Kapustrzany łbie, kurwa. Bo na chuj się wypowiadasz. Na chuj to kondom, na chuj się wypowiadasz, twoja dupa. Na chuj się wypowiadasz w jego imieniu. Na chuj to kondom, a byłeś tam? I twoja dupa. Nie, mordo, bo nie chodzę po burdela. Halo, siema, Mariusz z Bogudzic z tej strony. Siemano, Mariusz, do kogo masz pytanie? Słuchaj, ja mam pytanie do Ferrariego, bo mnie to tak zastanawia. Jak wtedy ruszył na tego drugiego gremlina, to tak podszedł i chciał mu zajebać, co wokoło byli ochroniarze, nikogo nie było i oni dostali laga, jakby mieli kurwa 1000 pingu. I jakby chciał mu wypierdolić, ale w ostatnim momencie poczekał, jeszcze aż ochroniarze podbiegną dopiero, żeby mu zajebać. Wiesz co? Ten stół może nie wygląda z twojej perspektywy, ale jest dość szeroki. Zobacz, patrz, jak ja dotykam tutaj ręką, to ledwo tam sięgam. I w momencie, gdy chciałbym mu wyjebać, to po prostu miał głowę raczej za daleko, żebym ją sięgnął. Musiałbym... A nie mogłeś obejść czy coś, kurwa? No, jak chciałeś mu przyjebać, to pokażę ci tylko jedną rzecz. Jak można tu kamerę patrzeć? Jest w chuj wąsko, stary. Serio, no tak biodrami się nie przecisnę. No. Dobra, nara. Nara. Moi drodzy, z tego co wiem, to w tym momencie nie będzie już żadnego telefonu, tylko będziemy robili face to face'a. Trzeba się przygotować na wszelki wypadek. Więc robimy to tak, w środę konferencja, więc ja was zapraszam serdecznie, żebyście zrobili face to face w tym momencie. Amadeusz Ferrari, bomba, gala. Już w sobotę kupujcie pay-per-view i zaczynamy. Jak widać, nie jest tu zbyt spokojnie. Aż tak tańczycie panowie ze sobą? Poproszę, stańcie, chodźcie tutaj na środek, przed kamerę, bo tutaj mamy wszystko krzywo. Mamy za siebie, tutaj żeby bomba, nie było żadnych krzywych. Tutaj Ferrari. I podchodzimy, schowajcie sobie ręce i podchodzimy face to face. Kurwa, nie jebni mi zaskoczenia, bo to będzie chujowe. Jebnie ci bok tego. Dobra. Krew nas rozmawia. Krew nas rozmawia. Ale kurwa, jesteś nieświadomy. Ja pierdolę. Ty jesteś nieświadomy. Ale się zdziwisz. Ale się kurwa zdziwisz. Zobacz, zobacz. Chodź sobie, chodź sobie. Krew nas rozwali. Pierdol sobie. Który z was jest bardziej zestresowany? Ja czy chcę powiedzieć nas. Ty też Ferrari? Zestresowany nie jestem w ogóle, ale czuję emocje. Czujesz się, czuję ja emocje. Jestem ryja ci śmierci. No to było też jakoś dziwnie gównym trochę. To by kutasa nie było. To ty wąchasz kutasy, to wiesz jak pachną. No, mam kutasa wielkiego, czuć go. Wolałbym tego nie wąchać. To wąchasz jakbyś on do tym głowy. Wątpię. Dobra, się nie wąchajmy kurwa. Ty kurwa, krótkie łapki, ale jakieś silne kurwa. A wy to się lubicie trochę, widzę, co? Już po prostu nie, no ale wiesz, kurwa, no, nigdy nie staliśmy obok siebie, to może go oglądam. Teraz, nie będę się nadwyrężał teraz, kurwa. Ja nie, kurwa. Ja panuję właśnie. Możecie kupić na stronie highlife.tv, bomba, Ferrari, jak widzicie, wszystko zostawiam na sobotę, a w środę widzimy się na konferencji. To były rundki, jeszcze raz, Ferrari, bomba i do zobaczenia, moi drodzy. Dzięki za te 2,5 godziny. Hej!